Państwa serdecznie w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie. Z okazji Dnia Braci gościmy dziś u siebie naszego rogozińskiego autora powieści i jednocześnie radnego, pana Łukasza Zaranka. Dzień dobry. Dzień dobry. No to skoro nawet Dzień Braci, no to takie podstawowe pytanie dzisiejszego dnia, czy ma pan brata? Tak, oczywiście mam brata Radosława. Tak, to jest młodszy, starszy? Tak, brat jest ode mnie młodszy dokładnie o rok i trzy dni. Ach, tak. I jak wspomina pan dzieciństwo, mając ze sobą, przy sobie młodszego brata? Niewiele młodszego? Dzieciństwo, a także okres młodości, bo to w zasadzie tak niewiele się z dzieciństwa zazwyczaj pamięta, ale bardziej ten okres już tak, ten człowiek jest troszeczkę starszy. Brat zawsze był mi po prostu kumplem. Różnica w wieku między nami jest praktycznie żadna, jeśli chodzi o rodzeństwo, to tak jak powiedziałem, jest to rok i zawsze to był mój najlepszy kumpel, z którym grało się w piłkę, jeździło się motorynką, wchodziło się na drzewa, gdzieś tam podkradało orzechy i to po prostu to był kumpel, tak. No to niech pan powie trzy pierwsze słowa, które się panu kojarzą z bratem, tak? Trzy pierwsze, które przychodzą na myśl. Pracowitość. Uczciwość. I pomoc. No to bardzo dobrze się kojarzy w takim razie. Tak, rzeczywiście. No, nie mogę narzekać na brat. No teraz chciałabym zapytać pana jeszcze o pana twórczość. Skąd pomysł właśnie w takie powieści? Jeśli chodzi o moją twórczość, bo w zasadzie nie wiem, o które powieści chodzi. Mówimy o Nadii i to o Tesjach. Tak. Jest to zarówno jedna, jak i druga książka powstała z potrzeby takiego serca. Gdzieś wewnętrzny głos mi podpowiadał, żeby zająć stanowisko w pewnych sprawach. Zresztą zwłaszcza jest to widoczne w tej pierwszej książce, w pierwszym opowiadaniu. I wynika z tego po prostu, co czułem, z czym się mierzyłem jakby w takiej wewnętrznej dyskusji o problemach egzystencjonalnych i jakby społecznych. Stąd jakby ta tematyka, no niełatwa tematyka pierwszej, pierwszej książki. Druga książka już wydaje się nieco lżejsza. Niemniej jednak również jest naszpikowana gdzieś moimi przemyśleniami, moimi refleksjami, moimi jakby rozterkami i podejściem do niektórych spraw. Także to wszystko wynika jakby z moich przemyśleń, jakby własnych tutaj refleksji. Natomiast jeśli byśmy też poruszyli temat tomiku poezji, w którym są moje wiersze, które pisałem w zasadzie od czasów licealnych. Można powiedzieć, że jest podobnie. W grę tutaj wchodzą również oprócz jakby przemyśleń stricte właśnie egzystencjonalnych również sprawy uczuć, nastroju. Wiadomo, to jest poezja, to jest troszeczkę inna. Grochowiak miał zwyczaj mówić, że pisanie poezji to tak jak maczanie pióra we własnej krwi, więc to tutaj to akurat idealnie opisuje ten mój tomik poezji i te wiersze, które są w nim zawarte. Jest tam po prostu część mnie. To skoro tutaj mówił pan, że poezję pisał już pan od młodości, tak? Czyli to się ciągnie długo. Mając powiedzmy 16-17 lat, gdzieś tam pierwsze próby poetyckie i muszę przyznać, kompletując wiersze do tego pierwszego tomiku Reminiscencja, pierwszego jedynego na razie, w zasadzie, tak, może nie powinienem ich tutaj numerować, w zasadzie faktycznie chyba dwa wiersze, które tam się znajdują, pochodzą właśnie z czasów licealnych, czyli pisałem je mając tam 17 czy 18 lat, także rzeczywiście takie, no, znalazłem ich więcej, bo to wiadomo, z biegiem lat gdzieś się gubi. Tak, tym bardziej, że nie wszystko było zapisywane gdzieś na stałych nośnikach i niestety to tylko funkcjonowało na kartkach. Niemniej jednak parę tych tekstów znalazłem i znalazły się te, które uważałem, że dzisiaj nie wstydzę się, jakby tamtych słów, wiadomo, no 17-latek to nie ma ani warsztatu, ani gdzieś tam nie zna pewnych procedur związanych z poezją, ale te, które uważałem, że się nadają, te zostały pisane. Także mówię, dwa wiersze bodajże są z tych młodych, takich, z tych
pierwszych takich prób twórczości właśnie poetyckiej. Zresztą w ogóle bardzo długi czas pisałem tylko wiersze. W zasadzie Nadia powstała w 2009 roku bodajże zacząłem pisać. I to była pierwsza próba prozatorska z mojej strony. Tak? Do tego czasu powstawały tylko i wyłącznie wiersze. Wiersze. Właśnie, bo tutaj odnośnie jeszcze powieści chciałam się zapytać, ile czasu zajęło panu napisanie pierwszej? Mm-hmm. Oj, pierwszej napisanie... I drugi. Tak, pierwszej bardzo długo. To był okres... blisko półroczne, z czego najwięcej, tu mogę też powiedzieć, chociaż nie wiem, czy już gdzieś tego nie mówiłem, jakby najwięcej czasu zajęło mi pisanie zakończenia tej książki. Zakończenie jest to część utworu, która najdłużej zostaje w pamięci, no siłą rzeczy, prawda, bo to się pamięta i to też chronologicznie i też jakby ten ładunek jakby taki merytoryczny jest jakby w zakończeniu powieści zawsze największy, dlatego najdłużej, no te kilka miesięcy myślałem o zakończeniu. Były różne zakończenia, wybrałem moim zdaniem najlepsze. Trudno mi powiedzieć, jak czytelnicy to odbierają. No niestety mają możliwość tylko tego jednego. Nie wiem, jak gdzieś chyba jeszcze te pozostałe, również pewnie gdzieś bym jej poszukał, ale mówię, no oficjalne jest tylko to i tylko to jakby czytelnicy mogą znać. Pozostałe niestety, no już nie. Z Torcjami szło bardzo, bardzo sprawnie. Szkielet tej powieści, no znacznie dłuższej niż Nadia, bo Nadia ma bodajże 90 stron, tam ma no grubo ponad 200. Główny szkielet tej powieści powstał w 5 tygodni. To było naprawdę bardzo intensywne 5 tygodni. Korzystanie z każdej wolnej chwili, żeby zasiąść do komputera i tworzyć. Pomysłów miałem bardzo, bardzo dużo przy pisaniu tej książki. Rzeczywiście nie ograniczałem się tylko do dnia. Bardzo duża część tego utworu powstawała nocami i może stąd to tempo. Nie miałem, tak jak mówię, główny szkielet to praktycznie dobry miesiąc. Natomiast później wiadomo, korekty jakieś, redakcje tekstu, gdzieś pewne zmiany, pewne dopisywanie, gdzieś tam usuwanie pewnych fragmentów, to już jest taka typowa redakcyjna praca była i ona trwała też prawie drugie tyle czasu, zanim to nabrało pewnego kształtu, który teraz czytelnicy mogą odnaleźć w tej książce. Ale tak jak mówię, 5 tygodni i właściwie struktura książki była gotowa. To było naprawdę, aż sam byłem zdziwiony. A czy możemy liczyć, że jeszcze coś wyjdzie spod pana pióra, jeżeli chodzi o literaturę? Bardzo dużo osób mi zadaje to pytanie. Tak. Nie wiem, czy rzeczywiście te dwie pierwsze książki z taką dużą popularność mi stworzyły. Trudno mi powiedzieć. Niemniej jednak rzeczywiście pytania się pojawiają. Staram się odpowiadać twierdząco na te pytania, albowiem mam kilka projektów rozpoczętych, jeśli chodzi o utwory. Jest taki ciekawy projekt, książka ponad 100 stron, mam już tej książki napisane, Tajemnice Rogazen. Książka, która w moim zamyśle ma jakby... ma opowiadać o historii Rogozina, oczywiście fikcyjnej historii, bo tutaj nie mówimy o jakimś dokumencie, o historii Rogozina zarówno współcześnie, jak i w latach dwudziestolecia międzywojennego. Tak jak mówię, pierwszą część jakby mam już napisaną, czekam, aż będę miał czas, może tak powinienem powiedzieć, żeby usiąść rzeczywiście do tych materiałów źródłowych i troszeczkę nakreślić tą powieść właśnie w tych realiach dwudziestolecia międzywojennego, po wojnie. Niemniej jednak, tak jak mówię, jakaś część jest skończona, nie definitywnie, bo wiadomo, jest to tylko napisane, tutaj też pewnie jakieś korekty muszą być. Mam pewien pomysł na to, ale tu w tej chwili nie chciałbym o tym mówić, może dopiero jeśli tutaj będą jakieś kroki podjęte, to może wtedy Państwo poinformuję i Panią również. To będziemy czekać. A jaka literatura najbardziej do pana przemawia? Bardzo trudne pytanie.
staram się czytać różnorodną literaturę, no, trzeba poszerzać horyzonty i jakby to też zależy od nastroju i od tego, no, w co człowiek chce się zanurzyć, prawda? Autorami, bo jest dwóch autorów, do których staram się sięgać w miarę regularnie. Jest to Jaume Cabré, taki kataloński pisarz. Jego pierwsza książka, pierwsza wydana w Polsce książka, wyznajem, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Do dzisiaj mam, jest to bardzo, bardzo dosyć taka potężna książka. Nie wiem, czy u Państwa w bibliotece jest? Macie Cabré? Powiem szczerze, że nie wiem. Aha. Bo tutaj ja tutaj bardziej w dziale dla dzieci, także... Aha. Tak, zrobiła olbrzymie wrażenie na niej, nawet pamiętam sytuację, redaktor Nogaś prowadził wówczas, bo to parę lat temu było, audycję w radiowej Trójce właśnie dotyczącą literatury. I ogłosił konkurs na recenzję, czy właśnie taką opinię o tej książce. No i byłem świeżo po lekturze, utworu wyznaję, napisałem. No i znalazłem się w piątce jakby laureatu tego konkursu. Nagrodą tutaj była książka właśnie Wyznaję Cabré z autografem autora. Odwiedzili go w Barcelonie i tam te książki podpisywał. I ten egzemplarz dumnie zasila moją domową biblioteczkę, także to jestem... Na bardzo, bardzo, bardzo przeszczęśliwy, że rzeczywiście. No później były kolejne książki wydawane w Polsce przez wydawnictwo Marginesy bodajże, wydaje Cabré. I to staram się każdą razę mieć i oczywiście przeczytać. Nie, tak, dwie ostatnie jeszcze leżą, czekają na swoją kolej. Niemniej jednak zawsze się porównuje kolejne książki do tej pierwszej, ta pierwsza miłość zawsze jest taką wyznaczem jakby kolejnych porównań. Także wyznaję właśnie Cabré jest dla mnie tutaj, osiągnięciem wielkim, jeśli chodzi o twórczość tego katalońskiego pisarza i dla mnie nawet jako osoby też tam bawiącej się w pisarstwo, bo żaden tam ze mnie wielki pisarz, jest to naprawdę ideał i jakby wzór do naśladowania. Myślę, że pewne tropy gdzieś tam w mojej twórczości dalsze, jeśli takowa będzie się będę miał oczywiście czas, to na pewno gdzieś się znajdą. Tak? Natomiast drugim pisarzem, do którego również bardzo chętnie sięgam, jest francuski pisarz, współczesny również, Michel Houellebecq. Macie? Na dziale dziecięcym na pewno książek Houellebecqa na pewno nie będzie. Jest to dosyć taki pesymistyczny pisarz, że tak powiem w skrócie. Niemniej jednak bardzo dużo refleksji, prób odczytania świata w specyficzny dla siebie sposób. Również gdzieś to do mnie przemawia. I staram się również w miarę możliwości sięgać do lektur Houellebecqa. Nie tyle z ostrożnością, co z takim poczuciem poznania czegoś, z czym nie do końca muszę się zgadzać, a co pokazuje mi jakby inny punkt widzenia na pewne sprawy, które są, wydawałoby się, że są oczywiste. I oczywiście takim pisarzem, którego twórczość od wielu lat przewija się w moim życiu od czasów w zasadzie licealnych, jest oczywiście Tolkien, tak? Jego nawet tutaj znajdziemy, siedzimy tak. Tutaj na tle tego brytyjskiego pisarza. Tak, Tolkien od czasów licealnych, pierwsze przeczytanie Władcy Pierścieni to jest po pierwszej klasie liceum bodajże, czyli tam 16-17 lat bodajże, tak, to tam. No później kolejne lektury i tak ten Tolkien się przewija. Później ekranizacje jego twórczości kinowe i to też dało jakby asumpt do tego, żeby ponownie sięgnąć do tych utworów. Również polecam każdemu z Państwa. Myślę, że tutaj cieszą się dosyć dużym pewnie powodem, tak jak rozmawialiśmy. Jakiś czas temu, więc to nie tylko hobby, nie tylko Władca Pierścieni, ale także inne, tak. Silmarillion czy Dzieci Hurina, to naprawdę książki warte uwagi. A skoro już jesteśmy na dziale dla dzieci tutaj, to... Tak płynnie przyszliśmy. Czy lubi pan
nam baśnie? Lubię. Cóż, ja myślę, że każdy lubi. Zresztą tutaj tak właśnie przy tym nawiązaniu do Tolkiena, no jest to... Każdy z nas potrzebuje czasami odskoczni, prawda? No właśnie dają nam to, że przenosimy się w zupełnie fikcyjne czasy. Tak, literatura science fiction oczywiście jak najbardziej, również literatura każda inna to w zasadzie fikcja. Niemniej jednak właśnie powodują, że się odprężamy, tak? Że no, przenosimy się w zupełnie inne czasy, inne światy i możemy spokojnie sobie wysłuchiwać czy czytać, tak jak ja ostatnio dosyć często czytam swojemu synkowi różne opowieści, także przekazywać te informacje zawarte właśnie jak również innym. Działa to przede wszystkim na wyobraźnię, prawda? Bo wiadomo, książki co do zasady no, mają też jakby wspomagać naszą wyobraźnię, rozwijać ją. Dlatego to sięgam, ale w tej chwili nie dla siebie, tylko bardziej dla dzieciaka. A skoro dziś mamy Dzień Braci, no to którą baśń braci Grimm najbardziej pan lubi? Która najbardziej gdzieś tam lubi być opowiadana? Trudno, tak, właśnie. Trudno mi mówić, którą lubię, bo w zasadzie no, w tej chwili no, to mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do tych baśni, ale nie przekładają się na jakieś moje życie. Niemniej jednak może bardziej zasadne byłoby zapytać, którą najbardziej pamiętam. O, bo to tak, gdzieś tam, tak. Wiadomo, no, mnie też rodzice czy dziadkowie opowiadali bajki i to na pewno były bajki braci Grimm. No i przede wszystkim o rybaku i złotej rybce. Tutaj akurat taka ciekawostka, właśnie tą bajkę tak sobie opowiadam synkowi przed snem, troszeczkę ją zmieniając, bo to wiadomo, no troszeczkę idąc w bajkoterapię bardziej i tutaj powiedzmy motyw ten wykorzystuję, ale żeby przemycić pewne inne rzeczy, które są jakby, żeby synkowi wpoić, to, no bardzo chętnie tego słucha. Oryginał też zna. No, słyszał oryginał. Niemniej jednak to jest na tyle uniwersalna baśń, na tyle uniwersalny ten topik, że można śmiało to rzeczywiście wykorzystać w jakiejś tam bajkoterapii i to rzeczywiście fajnie się sprawdza. Ale oprócz tego, oprócz opowieści o złotej rybce, która jakby najbardziej mi utkwiła w pamięci z czasów, kiedy ja tam miałem 3-4 lata, 5 może, to też bajka o Jasiu i Małgosi i Czerwony Kapturek. To są takie właściwie kanon tutaj. Trudno by było pominąć w zestawieniu. Jeśli chodzi o inne, to już mniej Śpiąca Królewna czy Królewna Śnieżka, to już takie bardzo dziewczęce bajki, więc dla mojej wyobraźni to jakby nie przemawiało. No te trzy, które wymieniłem na początku, są chyba najbardziej przeze mnie pamiętane z tych czasów, kiedy jeszcze nie czytałem, tylko słuchałem. A w takim razie jeszcze, co pan wie o braciach Grimm może? O, to już mamy pytanie typu 1 z 10. Bracia Grimm. Jeśli chodzi o braci Grimm, o Jakuba Wilhelma, ponieważ każdy z nich jakby działał na tej niwie literackiej i też naukowej, bo to też należy powiedzieć, że to byli naukowcy, to byli językoznawcy, którzy bardzo chętnie zbierali podania, sagi, opowieści swoich miejsca, gdzie mieszkali, ale także generalnie no, z terenów Niemiec, bo to byli Niemcy. I właśnie wspólnie je redagowali, opisywali. No i tak powstały te baśnie. Dla mnie bracia Grimm to troszeczkę tak jak już wspomniany we wcześniejszych pytaniach właśnie Tolkien. Tolkien też w zasadzie jego twórczość, czy Władca Pierścieni, czy Silmarillion, czy Dzieje Hurina, czy każda inna powieść, również jakby wywodzi się z tego, że on był badaczem legend, podań arturiańskich, na przykład też legenda o królu Arturze, to też spod pióra Tolkiena wyszła edycja. Dlatego bardzo, bardzo podobny charakter, aczkolwiek no wiadomo, Tolkien to już jest jednak troszeczkę inna literatura, aniżeli baśnie. Niemniej jednak jakby ich praca, dorobek naukowy opierał się na tym samym, na zbieraniu
tych wszystkich opowieści, mitów, jakichś tam legend lokalnych i przetwarzanie ich właśnie w baśni. Znaczy w baśni, jeśli chodzi o braci Grimm, a w powieści, jeśli chodzi o Tolkiena. Przy czym Tolkien, wiadomo, on wplątywał gdzieś w te motywy właśnie tych wszystkich historii w swoją twórczość, a bracia Jakub i Wilhelm Grimm tworzyli, jakby redagowali konkretne baśnie na ten temat. Bardzo ciekawa historia, którą wyczytałem kilka lat temu odnośnie właśnie jednej z baśni braci Grimm. Chodzi o Królewnę Śnieżkę. Tak, nie mylić ze Śpiącą Królewną. Historia, która wydarzyła się w okresie, kiedy bracia Grimm żyli i to mieszkali jakby niedaleko tego regionu, w którym ta historia się zdarzyła, to była Bawaria, Niemcy. Tam lokalny książę ożenił się, miał córkę, niestety ożenił się po raz, znaczy niestety, nie wiadomo, niestety, może zdania są podzielone. Zdania są podzielone. W każdym razie macocha nie tolerowała i źle odnosiła się do właśnie tej młodej księżniczki. I uzyskując pełnoletność, ta księżniczka opuściła dwór i udała się do pobliskich lasów, gdzie, jak mówi historia, zamieszkała wśród karłów generalnie. Tam było bardzo dużo kopalń i w których pracowały karły, które dla ochrony nosiły kaptury. No i jest to jakby pierwowzór krasnoludków. I rzeczywiście archeologowie odkryli grób tej księżniczki i rzeczywiście jakby te informacje, które są zawarte w baśni braci Grimm o Królewnie Śnieżce, jakby potwierdzają tą historię, którą znali jakby z autopsji, bo właśnie pamiętam w tym artykule, że oni mieszkali 7 kilometrów bodajże od tej miejscowości, w której to się działo, dlatego no, mogli znać tą księżniczkę nawet może osobiście, albo słyszeli tą historię. W każdym razie właśnie z takich legend, z takich opowiadań, gdzieś przekazywanych, wiadomo, na początku ustnie, wykute zostały te baśnie braci Grimm i myślę, że cieszą dzieci, uczą dzieci do dnia dzisiejszego. No, myślę, że tak. Bardzo wiele dzieci lubi właśnie słuchać baśni. Dziękuję bardzo za rozmowę, było mi bardzo miło. Mnie również. I w tym dniu braci pozdrawiamy serdecznie pana brata. Oczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiam mojego brata Radka, a także wszystkich innych braci naszej gminy, naszego województwa, naszego kraju. Szczególnie, że na terenie naszej gminy działa też Bractwo Kurkowe, także serdecznie życzenia również dla wszystkich braci kurkowych, którzy od wielu lat, pokoleń kultywują tradycje patriotyczne w naszej gminie. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.